Hej, cześć, witajcie, jestem Pandorama, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek zodiakalnego buildu, a dzisiaj mieszkanie bliźniąt, znaku bliźnięta. I jak zwykle zaczniemy sobie troszeczkę o tym, co według ogólnych takich zasad, ogólnych artykułów może bardziej, powinny bliźnięta lubić, a potem Wam mniej więcej opowiem o tym mieszkaniu. Ogólnie jako, że bliźnięta to jest ten taki znak bardzo ciekawski, towarzyski, można powiedzieć, że jakby nie, że dwutwarzowy, ale trochę w jakimś stopniu dwubiegunowy można nazwać. Ogólnie uważa się, że ludzie spod znaku bliźniąt potrzebują jakiejś różnorodności zawsze. Często nie mogą się zdecydować na jeden konkretny design, na jeden typowy jakiś styl architektoniczny. Dlatego ideałem dla nich jest miks. Miks na przykład modernu z czymś bardziej starym lub miks przeróżnych styli architektonicznych. Bliźnięta lubią kolory, bardzo różne, lubią akcenty, jakieś ciekawe obiekty. Co można powiedzieć też, że w tym wypadku najbardziej pasowałby do nich eklektyk, czyli połączenie kilku w jeden. Jeżeli chodzi o te kolorystyki, to właśnie często to są bardzo jakieś takie skrajne połączenia, mocne połączenia, nie są to jakieś takie stonowane kolory, tylko właśnie mocniejsze, ciekawsze, ale też bez przesady, bo zbyt duża stymulacja jest też dla nich bardzo niewygodna, nieprzyjemna. Jako też bardzo często zmienny właśnie znak, bardzo często zmieniają te wnętrze lub potrzebują zmienić te wnętrze i długo nie zostają przy jednej aranżacji. Także muszą to być rzeczy, które są łatwo zmienne bardzo często, ale też nie bez znaczenia, bo lubią, jako że są też towarzyskie, lubią mieć rzeczy związane z ich życiem, czy właśnie z jakimś życiem towarzyskim, że można faktycznie te domy potrzebują mieć takie miejsce dla gości. Także trzeba jakby połączyć tą taką poszukiwanie stylu ciągłe z ciekawymi jakimiś printami, z ciekawymi kolorami, z jakimiś też ciekawymi dekoracjami, które mają też jakieś znaczenie dla tej osoby. Bo to są też przede wszystkim osoby, które zakochują się w trendzie po trendzie. Przychodzi nowy trend, bliźnięta zmieniają zdanie. Także dajcie znać, czy Wam taki właśnie eklektyk pasuje bliźnięta. Pewnie tak, no bo skoro jest to znak zmienny, to ciężko też jest powiedzieć, jaki konkretnie ma styl. I ja zdecydowałam się właśnie na typowy eklektyk. Jako, że jest to mieszkanie właśnie bliźniąt, tutaj takim głównym kolorem powinien być żółty. Ale wiecie, że ja lubię trochę zaszaleć. I jeżeli chodzi o to mieszkanie, to kolorystyka jego jest granatowo-żółta, czyli wykorzystuję żółty, ale przede wszystkim dbam o to, żeby były te kontrastowe, ciekawe, takie stymulujące kolory. Więc mamy tutaj taki mocny, trochę musztardowy, trochę taki mocniejszy, nawet trochę elektryczny żółty i mocny, ciemny granat. Do tego trochę pomarańczowego drewna. No i oczywiście bieli, czerni dla takiego przełamania. Także głównie opiera się to na takich bardziej pomarańczowych odcieniach drewna, lekkim pomarańczu, żółtym, niebieskim, białym i czarnym. Jeżeli chodzi o rozkład pomieszczeń, mamy oczywiście wejście. Z wejścia możemy w prawo pójść do toalety, prosto pójść do sypialni, a w lewo pójść do jadalni. Z jadalni możemy się rozejść do salonu z balkonem lub do kuchni. Jako, że mamy tam to ulubowanie printów, to na ścianach jest taki fajny, mocny, żółto-czarno-biały print. Stwierdziłam, że właśnie zamiast ozdób na ścianie, niech ozdobą będzie sama ściana. I bardzo często, jak gdzieś tam się patrzę na takie inspiracje, to często ta ściana faktycznie jest taka fajna, zdobiona. Więc ona jest takim samym w sobie akcentem i sama w sobie jest dekoracją. W salonie mamy kominek, wszystko jakby wokół tego kominka się dzieje. Jadalnię mamy z okrągłym stołem. Na początku myślałam, że może jakiś prosty, ale ten okrągły po prostu właśnie świetnie jakby... Często jest przypisywany okrągły stół w ogóle do bliźniąt, bo macie faktycznie siedząc wtedy, to jest taki stół chyba tam jest na 6 osób, ten. Macie dużo osób przy jednym stole i każdy siebie widzi w taki sam sposób, więc jest to na pewno fajna taka towarzyska rzecz. Jako też, że jest to eklektyk, jest trochę tych takich bardziej nowoczesnych rzeczy, trochę takich mid-century modern bardziej. Kominek jest troszeczkę bardziej klasyczny, właśnie chodzi o to, że formy są bardzo klasyczne, ale w bardzo modernistycznym sposób zrobione, więc myślę, że to jest takie dość fajne połączenie. Plus mieszkanie też jest dość spore, fajnie można przechodzić, każdy pokój jakby
się łączy, mamy tą część taką bardziej prywatną, że możemy od wejścia pójść w tą część bardziej prywatną, a możemy pójść w tą strefę dla gości, ale też i dla nas, no ale przede wszystkim, że można zaprosić tam gości i jakby oni nie mają styczności z tą sypialnią. Także mimo tej towarzyskości mamy też tą rozdzielność, która jest bardzo ważna naprawdę w mieszkaniach, bo to jest jednak mieszkanie, to nie jest dom i potrzebujemy tam, w domu możemy stworzyć sobie faktycznie tą taką na przykład na górze tą strefę taką typowo domową, a na dole tą strefę bardziej towarzyską. W mieszkaniach jest to dużo trudniejsze, ale na pewno warte przemyślenia i ewentualnie wniesienia tego do projektu. Ja ogólnie jestem mega zadowolona z tego mieszkania. Ja uwielbiam połączenie granatu z czymkolwiek, więc z tym żółtym, mimo że ja nie jestem jakąś fanką czy żółtego, czy pomarańczowego drewna, to w tym wypadku jestem zadowolona. Zresztą tak jak mówię, ja wam czegoś, co mi się nie podoba, nie wstawię. Uważam, że po przeczytaniu tego, co jest opisane jakby dla bliźniąt, zrobiłam w miarę tak, jak ma, jakby jakie rzeczy są wyznaczone dla tego znaku. Ja sama pewnie bym się czuła bardzo przytłoczona, chociaż nie tak jakoś mocno. Jest to dla mnie fajne, ja eklektik akurat w miarę lubię, tylko u mnie na przykład nie byłoby printów za bardzo. A tu myślę, że te printy tak fajnie wyciągają tą ścianę w salonie i tą ścianę w jadalni. W sypialni też jak zwykle mamy oczywiście łóżko, mamy i takie miejsce z biurkiem, toaletką i takie miejsce do posiedzenia. Przy tak dużych sypialniach to jest spoko, plus tutaj jest fajnie, bo jest ten taki wypust, jakby no nie trójkątny, ale że mamy dwie trójkątne ściany, jedną prostą z takim widokiem fajnym i to samo jest na balkon w wyjściu. Także też fajnie, bo duże okna, dużo widać i to jest zrobione w miejscu penthouse'u w San Myshuno, bo ogólnie raczej dla bliźniąt przypisuje się miasta bardziej niż wsie. No po prostu taki eklektyk właśnie fajnie, bo to jest takie połączenie, że nadal mamy jakby tą tkankę miejską, mamy ten modernizm, ale mamy też troszeczkę swojej klasyki u siebie w mieszkaniu. I fajnie wygląda to właśnie też takie jakby zbicie się tego wyglądu przez okno na miasto. W szczególności, że te okna właśnie są duże i jeszcze się wydaje tak przestrzennie i bardziej, nie wiem, no mi się podoba, ale muszą się wypowiedzieć bliźnięta, czy ten styl do nich przemawia. Ogólnie w ogóle bliźnięta to jest takie najdziwniejsza nazwa w porównaniu jakby do reszty, bo reszta ma te znaczenie troszeczkę inaczej ułożone, bo też bliźnięta nie do końca chodzi o to, że to są bliźnięta, tylko u nas po prostu nie ma dwóch słów na to. W angielskim funkcjonuje Gemini, które jest przedstawiane jako bliźnięta, symbolizują ten znak bliźnięta, ale nie oznacza to czegoś takiego, że ktoś jest z bliźniaczej ciąży, o tak. A u nas niestety przez tą nazwę, która jest przyjęta jako bliźnięta, to jest to dość zabawne, bo nie każde bliźnięta są bliźniętami, no nie? Więc tutaj troszeczkę właśnie z tą nazwą jest zawsze problem, chociaż też z drugiej strony, skoro jest symbolizowane jako te bliźnięta, to też się odnosi właśnie do tego opisu, że często mają jakby, że często to są jakby dwie osoby w jednym ciele. Ale to taka moja dygresja. Także dajcie znać, czy wam się podoba. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trochę przynajmniej więcej koloru, bo na razie mieliśmy bardziej takie stonowane, lekkie te kolorki, bardziej pastelowe, albo takie właśnie jak w przypadku tego bardziej biało-pomarańczowego mieszkania, że mieliśmy tylko drewno jakby jako kolor. A tutaj mamy trochę żywiej, trochę tak bardziej emocjonująco. No i też przy okazji zawsze dajcie znać, czy to jest wasz znak. To będę sobie robić te moje badania, jak kogo jakby najwięcej mnie ogląda, spod którego znaku najwięcej osób mnie ogląda. Na razie za tydzień będziemy mieli raka i oczywiście tak jak mówiłam, idziemy po kolei. Jak na live sprawdzaliśmy, to jakoś pod koniec maja? Nie, pod koniec czerwca. W połowie czerwca będziemy kończyć tą serię, także jeszcze cały maj. I na razie przerw nie planuję, ale wam dam znać wcześniej. I tak samo, jeżeli chodzi o linki do modów, tak jak mówiłam, nie mam za bardzo teraz czasu, żeby je wypisywać, ale jakieś pojedyncze rzeczy, jeżeli macie jakieś pytania, to możecie zadać w komentarzu, postaram się zawsze zresztą staram się wam odpisać, jeżeli czegoś szukacie, chociaż nazwę albo nazwę twórcy. A myślę, że z czasem w końcu, jak mi się poukłada jakby w prywacie, to będę miała chwilę, żeby wam jak najwięcej rzeczy powypisywać. No. Plus tak jak mówiłam, większość odcinków ja widzę, że wy traktujecie też i ja sama traktuję jako inspirację dla was, nie jako coś takiego, co chcielibyście mieć wstawione do gry, w szczególności, że jeżeli chodzi o te mieszkania, to są oddzielne rzeczy, to są oddzielnie stojące takie mieszkania, które nie ma
ma jakby bryły do nich zrobionych, więc na pewno ciężko by wam było wstawić je gdzieś tak o sobie, a zresztą no, nie powinny tak stać takie no, jakby oderwane od rzeczywistości, więc uważam i traktuję to jako właśnie bardziej inspirację dla was niż typowo coś, co powinnam wstawić. Raczej, jeżeli chodzi bardziej o takie rzeczy jak bryły całe czy domki, to faktycznie. No ewentualnie jeszcze pojedyncze pokoje, bo to też jest łatwiej zawsze wstawić, a takie mieszkania no to jest raczej właśnie 500 teraz powtórzę, inspiracja. Ale nie zmienia to faktu, że będę się starała, jak tylko będę miała czas, sukcesywnie coś tam wam spisywać i podrzucać do przypiętych komentarzy pod każdym odcinkiem tak naprawdę. No ale nie przedłużając, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Wszystkie bliźnięta wypisują w komentarzach, czy im pasuje, czy nie. Czy to jest ich styl, czy pomieszany styl to jest ich styl. Czy opis się z wami zgadza, czy nie za bardzo. Za tydzień rak. Jutro oczywiście, jak zwykle, poniedziałkowa seria z przerabiania waszych mieszkań. Jeżeli chodzi o rozpiski tygodni, zapraszam jak zawsze na kartę społeczności. Tam jest zawsze wypisane, co jest w danym tygodniu, co będzie na pewno, co ewentualnie jest jakąś tam niewiadomą. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Socjalki też, jeżeli chcecie mnie więcej, w opisie. A tu chwilę ja się z wami żegnam. Do usłyszenia i pa, pa!